na piedestał wynosi, teraz musi jubileusz zbliża, protestantyzm. Dlaczego tam powstało tyle sekt? Bo w protestantyzmie, moi drodzy, nie służy się Bogu, bo nie wypełnia się Jego woli. I nie ma tam w czystym sercu uwielbienia Boga. Wybite zostały sakramenty święte. Dziś cały okres moich studiów teologicznych, egzegeza, to była fascynacja protestantyzmem. Rozumiecie? Że oni osiągnęli właściwy kierunek i oni wyprzedzili katolicyzm. Bandyckie były to wykłady, które musiałem słuchać. I cały czas sobie czułem, dlaczego mój katolicyzm jest tak poniżany. Że mi nigdy nie przedstawiono teologa katolickiego, który by coś wymyślał, tylko protestant. Narzędzie diabła wkładano mi w usta przez 6 lat. I ta wolność interpretacyjna tekstu bez uwzględnienia bazy, czyli czystego serca. I do dzisiaj w protestantyzmie rodzą się sekty jak grzyby po deszczu. Nas nauczono, czytajcie Pismo Święte, ale nikt nie powiedział wcześniej, przygotowując, służcie Bogu, wypełniajcie Jego wolę. Skoro Bóg chce postu, czemu nie pościcie? Skoro chce modlitwy, dlaczego się nie modlicie? Skoro chce, abyście byli nam na ofierze mszy świętej i go uwielbiali, dlaczego nie chodzicie?